Menedżer Sylwii Peretti zabiera głos w sprawie jej stanu. Nie pozwoli szkalować dobrego imienia syna. Menedżer Sylwii Peretti przerwał milczenie na temat stanu psychicznego celebrytki. Ciężko znosi utratę syna. Rodzina odcięła ją od mediów. 15 lipca 2023 roku doszło do tragicznego wypadku w Krakowie. Syn Sylwii Peretti kierował pojazdem i znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Stracił panowanie nad samochodem, a ten zaczął dachować. 24-latek zginął na miejscu wraz z trzema kolegami. Menedżer uczestniczki programu Królowe Życia wydał kolejne oświadczenie. Zapewnia w nim, że Sylwia Peretti odniesie się do tych wydarzeń, gdy będzie na to gotowa. Sylwia Peretti odcięła się od mediów. Sama Sylwia Peretti do tej pory nie zabrała głosu w obliczu tak ogromnej tragedii. Wszelkie oświadczenia wychodzą od jej menedżera, który na bieżąco odnosi się do nowych informacji. Jak można się domyślić, sama matka Patryka bardzo wszystko przeżywa. Z informacji przekazanych Pudelkowi dowiadujemy się, że rodzina odcięła ją od mediów. Sylwia znajduje się w bardzo ciężkim stanie emocjonalnym, rozpaczając po utracie jedynego dziecka. Rodzina w trosce o jej zdrowie uniemożliwiła dostęp do internetu i telefonu. Możemy z całą stanowczością powiedzieć, że Sylwia, jako matka, nie pozwoli szkalować dobrego imienia syna i w momencie, gdy będzie gotowa, odniesie się do historii Patryka. Natomiast teraz jest czas na żałobę, przekazał Pudelkowi menedżer Sylwii Peretti. Na przestrzeni ostatnich kilku dni pojawiły się również artykuły, w których wypowiadali się również bliscy pozostałych ofiar wypadku. Nie szczędzili mocnych słów. Okazuje się, że Sylwia Peretti nie ma zamiaru się do tego odnosić. Apelujemy o uszanowanie pamięci wszystkich zmarłych w wypadku i powstrzymanie się od zadawania dodatkowego bólu rodzinom. Wierzymy, że słowa wypowiedziane przez rodziny i bliskich zmarłych powstały z bólu i cierpienia, które wszyscy teraz przeżywamy, dlatego nie chcemy się w żaden inny sposób do tego odnosić. Zdjęcia Sylwii Peretti z synem znajdziesz w naszej galerii na górze strony. Sylwia Peretti ma prośbę dotyczącą pogrzebu. Zgodnie z doniesieniami mediów pogrzeb Patryka Perettiego odbędzie się 21 lipca o godzinie 9:40 na cmentarzu Grembałów w Krakowie. Z kolei ostatnia droga Michała i Aleksandra, którzy również zginęli w wypadku, została zaplanowana na 19 lipca o godzinie 11 w kościele o. Reformatów w Wieliczce. Nie podano jeszcze informacji odnośnie do pochówku ostatniej ofiary. Sylwia Peretti już teraz prosi o uszanowanie żałoby wszystkich rodzin. W kwestii pogrzebu osobiście wolelibyśmy, żeby miał on charakter rodzinny, zamknięty, jednak mając świadomość licznego kręgu znajomych Patryka, stwierdziliśmy, że nie mamy prawa ograniczać im możliwości jego pożegnania. Prosimy o uszanowanie żałoby rodzin zmarłych zarówno przez osoby prywatne, jak i media. Dziękujemy za liczne słowa wsparcia i otuchy, dodał menedżer Sylwii.